Mikołaju! Mikołajki, w ten dzień słowo szczęście odmieniamy na wszystkie możliwe sposoby. Radość gości w sercach najmłodszych, którzy odpakowują prezenty, cieszą się także dorośli, widząc entuzjazm swoich pociech. Czy święty Mikołaj pamięta jednak jedynie o dzieciach? Brodaty jegomość odwiedził legnickie i podlegnickie domy seniora, a to za sprawą akcji zorganizowanej przez grupę legniczanek. Seniorzy napisali listy z legnickich DPS-ów i okolicznych miejscowości, a Mikołaje, znalezieni za pomocą internetu, te listy zrealizowali. Jest paczka do pana. Chodziło o to, aby seniorzy otrzymali dokładnie to, o co prosili. Nie było to jednak trudne. Często brakowało im naprawdę podstawowych przedmiotów. No, dziękuję bardzo. Od bamboszek, od grzebieni, spineczek, po słodycze i różne środki pielęgnacyjne. Bywały też i nieco bardziej spektakularne prośby. Darczyńców udało się znaleźć jednak tylu, że i te zrealizowano. Pan napisał list o fotel bujany, który oczywiście otrzymał. Panie otrzymały telewizory, pani otrzymała lodóweczkę, która była jej wymarzoną lodówką do pokoju, więc naprawdę było hojnie. To nie wszystko. Dla jednego z seniorów udało się uzbierać ponad 20 tysięcy złotych, czyli kwotę potrzebną do zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego. Podopiecznym prezenty dostarczają wolontariusze oraz święty Mikołaj. Zarówno tutaj, w domu seniora w Legnicy, jak i w innych placówkach reakcje są takie same. Radość, wzruszenie i ogromna wdzięczność. To na przykład słowa jednej z obdarowanych seniorek skierowane do darczyńców. Dziękuję wam za wszystko, dużo zdrowia życzę, wszystkiego najlepszego, żebyśmy się jeszcze co roku łączyli razem, żebyśmy się spotykali. Dużo wam zdrowia życzę. Entuzjazm towarzyszył podopiecznym placówki również podczas rozpakowywania paczek. Duże rzeczy, ciastka, nakrycie, skarpetki, tasie mleczko, no wszystko dla wnuczka mojego też. Od kierownictwa placówki słyszymy, że dla seniorów jednak nie same prezenty są najważniejsze. Oni chcą się jeszcze czuć potrzebni. Bardzo się cieszą, że ktoś o nich pamięta. Tymczasem sprawczynie całego zamieszania, pytane o powód, dla którego podjęły się te inicjatywy, odpowiadają skromnie. Trzeba pomagać. Trzeba pomagać, dokładnie. Trzeba od tego jesteśmy. Lubimy sprawiać przyjemność i każdy uśmiech jest na wagę złota. Wszyscy pamiętają o zwierzętach, o dzieciach, o seniorach, się coraz mniej pamięta. No i każdemu, niezależnie od wieku, należy się doświadczenie prawdziwej dziecięcej radości. Ducha. O co pani pisała? Co pani napisała? Jakie życzenie? A dla mnie to najmniejszy drobiazg będzie radość.